Szybcy i Wściekli, Formuła 1. Wyścig to prawdziwa historia wspaniałej rywalizacji, którą w latach 70. toczyli w F1 Niki Lauda i James Hunt. Wyścig to film Rona Howarda, a on, czy kręci komedię, czy dramat biograficzny, niemal się nie myli. Owszem, zdarzyło mu się niesamowicie wciągający książkowy Kod Da Vinci zamienić na mega odciągający film, ale to bardziej wina scenariusza. Scenariusz Wyścigu, obok życia, napisał specjalizujący się w opowieściach o prawdziwych ludziach Frost Nixon, ostatni król Szkocji, królowa, Peter Morgan. W kilku miejscach przesadnie przyciął, a w kilku podkręcił historię, ale jeśli nie jesteś biografem Laudy ani Hunta, ta wersja prawdy spokojnie ci wystarczy. Wyścig rozkręca się bardzo powoli. Najpierw mamy kilka okrążeń formujących, ale druga godzina to już jazda z nieustannie dociśniętym dopalaczem. I to wcale nie na torze dzieją się najciekawsze rzeczy. Uwielbiam filmy sportowe i potrzeba naprawdę złego filmu o sporcie, abym źle się na nim bawił. Wyścig to naprawdę dobry film, który w dodatku przypomina, co w sporcie jest najważniejsze, a na brak czego możemy ostatnio często narzekać. Chodzi o wspaniałą rywalizację między wielkimi osobowościami. Czy film ma szansę spodobać się tym, którzy sportem się nie interesują? Miałem wątpliwości, ale jedna z recenzentek wyszła z pokazu ze słowami: ale jestem głupia, płakałam 15 razy na filmie o Formule 1. Może dlatego, że są tak bardzo wychwalane, ale nie zachwyciły mnie sceny wyścigowe. Ujęcia często ukazują pracę maszynerii i momenty zmiany biegów, co może sugerować, że operator inspirował się Szybkimi i Wściekłymi. Owszem, sceny akcji ukazane kamerą Antoniego Doda Mentla są ładne, ale nie ma w nich nic lepszego od tego, czego już 12 lat temu dokonał Mauro Fiore w innym filmie o polskim tytule Wyścig, w którym bolidy wybuchały średnio co 5 minut. Czas na nasz cotygodniowy konkurs! Dla 5 osób mam ważne do końca roku elektroniczne bilety na dowolny seans do dowolnego kina Helios. Szczegóły i lista wszystkich kin w opisie tego filmu na YouTubie. Aby wygrać, musicie zasubskrybować na YouTubie To Jest Kino oraz kanał naszego partnera Heliosa, jeśli oglądacie mnie na YouTubie, szybkie ułatwienie, i odpowiedzieć na dwa pytania. Zadanie pierwsze: wymień wszystkie filmy, jakie wyreżyserował Tom Hanks. Pytanie drugie: kto jest twoją ulubioną postacią z nowego filmowego uniwersum Marvela i dlaczego? Odpowiedzi nadsyłajcie do wtorku 12 listopada na adres tojestkino@gmail.com, do odpowiedzi dołączając swoją YouTube'ową nazwę użytkownika. Powodzenia i miłego seansu!